Wielkimi krokami zbliża się 80. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Można by było pomyśleć, że skoro w tym dniu Andrzej... Sława Ukrainie! Duda będzie zajęty reprezentowaniem ukraińskich interesów na szczycie NATO w Wilnie, bo to jest ta sama data, no to jego... Friend indeed. W końcu pozwoli na przeprowadzenie ekshumacji ofiar. Jednak szef ukraińskiego IPN-u, Anton Dobrowicz, twierdzi, że Polacy najpierw powinni odbudować pomniki OUN UPA. I to nie tak jak ten na górze monasterz na Podkarpaciu. Wszystko jest w porządku, no porobiłeś, no wszystko dobrze, ale... Ale wymienienie każdego siepacza z nazwiska, może jakaś ołunowsko-ołupowska symbolika, albo nawet i niemieckie wiatraczki. Więc ja wam powiem tak, jeszcze kilka lat prowadzenia w ten sposób polityki zagranicznej, a my zamiast tych niemieckich reparacji, w której tak nikt nie wierzy, będziemy budować pomniki SS-manom. Zapraszam. Witam was. Przy okazji rozmowy na temat ukraińskiej polityki historycznej zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego. I tak jest i tym razem. Otóż z tekstu możemy się dowiedzieć, że Ukraina wygrała II wojnę światową. No, była po stronie zwycięzców, ale to w końcu na jedno wychodzi, prawda? Tutaj mamy tylko wzmiankę, która linkuje do artykułu całkowicie tej tematyce poświęconemu. W samym instytucie nastroje są minorowe. Otóż załoga dostała powołanie do wojska. No nawet sam szefo się nie uchował, mimo iż no, sam otwarcie mówi, że próbował się wymiksować. Rozmawiałem o tym z ministrem kultury i polityki informacyjnej i rozmawiał z premierem, ale nie miałem wielkiego wyboru, ponieważ jeszcze przed wojną należałem do rezerwy operacyjnej pierwszej tury, ponieważ służyłem w 2014 i 2015. O problemach z Rosjanami również nie będziemy się tutaj rozpisywać, no ale jest konkluzja, że ci dobrzy Rosjanie to oni wcale nie są tacy fajni, oni tylko udają. Dobrzy Rosjanie powodują rozczarowanie. Wielu z nich to hipokryci, którzy potajemnie pragną zwycięstwa Rosji. A teraz trochę o nas. Otóż Dobrowicz wychodzi z założenia, że w sumie to Ukraińcy już przeprosili za Wołyń, no i teraz no, oczekują czegoś od Polski. Ukraina wielokrotnie wyrażała swoje stanowisko w sprawie tragedii wołyńskiej. Wielokrotnie wspominano wyraza współczucia, padała też formuła przepraszamy, prosimy o przebaczenie. A skoro ofiary zostały przeproszone, no to teraz domagają się upamiętnienia pamięci o katach. Nie możemy wyrazić zgody na nowe ekshumacje Polaków pochowanych na Ukrainie, ponieważ ukraińskie groby w Polsce są nadal zagrożone. No i teraz zobaczcie tą logikę. Oni mówią o grobach, które powinny być odnowione, a my mówimy dopiero o zbieraniu ludzkich szczątków. To jest niepojęte. I wychodzi na to, że już strona polska z ukraińską w tej sprawie była dogadana i jakiś zespół został powołany, który miał szukać miejsce pamięci OUN UPA. Dlatego uzgodniliśmy z doktorem Szerekiem. Doktor Szerek to jest polski doktor z IPN-u. Utworzenie specjalnej grupy, która w każdym województwie, mieście i wsi ustali zniszczone miejsca pamięci i sposoby ich renowacji. W związku z tym, jeśli Polacy mają pretensje do niektórych miejsc pamięci na Ukrainie, jesteśmy gotowi do współpracy. Często mówi się na przykład o ekshumacjach. Opracowaliśmy specjalny dokument, według którego ta grupa miała działać, ale ze strony polskiej nie zostało to uzgodnione bez żadnego wyjaśnienia. To znaczy, mówiąc z grubsza, nie uzgodniliśmy nawet wspólnego regulaminu pracy z IPN. Ja nie wiem, jak było naprawdę, ale wyobraźcie sobie, że tak rzeczywiście się stało, że polski IPN w ogóle nie odpisał na ukraińskie propozycje, to co tam musiało być napisane. No i Dobrowicz mówi, że tak od 2014 roku no Ukraińcy domagają się od restaurowania miejsc OUN UPA, ale wiecie, nie tak na pół gwizdka, tylko z bajerem, z tą całą symboliką, z wymienieniem każdego siepacza z osobno. Otóż wnioskuje to po nie wiem, reklamacji, po jakichś pretensjach, po renowacji pomnika OUN UPA
na górze Monastyrz na Podkarpaciu. Kiedy bodajże w 2020 roku Polacy go odnowili, to Ukraińcy stwierdzili: a jedź panie z takim tym. Jeszcze chwila. W okresie przedwojennym na górze Monastyrz pojawiła się dziwna tablica, którą zainstalowała dziwna polska fundacja. Treść tej tabliczki nie odpowiadała treści zniszczonej i nie było tam spisu nazwisk. Ten dziwny znak wciąż tam wisi, chociaż nie odpowiada ani polskiemu, ani ukraińskiemu ustawodawstwu. Ta tablica wcale nie jest dziwna. To jest piękna, czarna, marmurowa płyta ze złotymi napisami bodajże. To jest zbiorowa mogiła członków band OUN UPA, którzy akurat na tych terenach walczyli z Sowietami. Taki kompromis, bo no jednak jest grób, jest płyta, mamy krzyż, mamy tam w tym krzyż pisanego Tryzuba, no ale jednak, no wiecie, na polskiej ziemi bandytów z OUN UPA tak wymieniać, jakieś tam formułki, które były wcześniej pisać, no to się po prostu nie godzi. No i chłop otwarcie przyznaje, że różne ekipy polityczne mają inne podejście do polityki historycznej. No i wystarczy poczekać na tą, która będzie współpracowała na ukraińskich warunkach. Tak to można odczytać. Do tego chłop rysuje jakieś czerwone linie, których Polacy nie mogą przekroczyć. Więc chyba nie powinniśmy mieć złudzeń, że na 80. rocznicę nasi ukraińscy bracia zrobią nam prezent. No i skoro deklarują się, że są europejską cywilizacją, że jakieś europejskie wartości, no to no właśnie, pozwolą pozbierać szczątki. Nie liczmy na to. Ten wywiad w ogóle pokazuje podejście ukraińskich elit do relacji z Polską. Nie mając perspektyw gospodarczych, demograficznych, ci ludzie cały czas wytyczają jakieś czerwone linie, tylko daj. Wysyłać broń, wysyłać pieniądze, oddawać przestrzeń publiczną, lobbować w ich sprawie, często kosztem własnych interesów, a w zamian dostajemy kopa. Smutno. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv. Sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.